Initial D to dla fanów anime oraz czterech kółek właściwie seria kultowa. Internet aż huczy od pozytywnych opinii skierowanych wobec produkcji z lat 90. Gdy zobaczyłem komentarze wychwalające muzykę, realizację wyścigów, konstrukcję postaci oraz klimat, ze zdwojoną chęcią sięgnąłem po Initial D. Obawiałem się wyłącznie jednego. Czy pomimo braku zainteresowania motoryzacją, wydarzenia anime będą w stanie mnie wciągnąć? Czy takie myśli są podstawne? Kim jest główny bohater serii? Jakie są największe atuty Initial D? Oraz co można by ewentualnie poprawić? Sprawdźmy. Zapraszam do oglądania. Protagonistą serii jest Takumi Fujiwara. Normalny, spokojny licealista. Koledzy nastolatka bez przerwy rozmawiają o samochodach, aczkolwiek Takumi zupełnie nie podziela ich fascynacji. Gdy przed ważnym wyścigiem wypadkowi ulega Kuichiro Iketani, ścigant oraz kumpel Fujiwary, Takumi zgadza się go zastąpić. Ku zaskoczeniu wszystkich, chłopak wypada wprost kapitalnie, mknąc po miejscowych wzgórzach niczym strzała. Od tego momentu Fujiwara zaczyna coraz częściej uczestniczyć w wyścigach, zyskując szacunek i rozgłos. Doskonale wiemy, ile jakości potrafi wnieść do anime dobrze skonstruowany protagonista. Bohater o złożonej osobowości, budzący emocje, z którym łatwo się nam utożsamić, może wprowadzić produkcję na najwyższy poziom. Czy Takumi dokonał tej arcytrudnej sztuki? Jak już wspominałem, Fujiwara jest wyjątkowo spokojnym, niepokazującym emocji oraz pozbawionym zainteresowań chłopakiem. W przeciwieństwie do swych kumpli, szybkie auta są mu obojętne, zaś dyskusje na ich temat powodują znużenie. Tutaj widnieje jednak ciekawa sprzeczność. Mimo faktu, że samochody obchodzą Takumiego tyle, co zeszłoroczny śnieg, nastolatek jest doskonałym kierowcą. Wszystko dlatego, iż od 5 lat, każdego dnia o godzinie 4 rano, Takumi dostarcza tofu do pobliskiego hotelu. Przez ten czas chłopak nauczył się panować nad autem, zgłębił sztukę driftowania oraz jazdę przy naprawdę dużych prędkościach. Teoretycznie, jeśli jesteśmy w czymś dobrzy, chcemy robić to jak najczęściej, stale się rozwijać. Teoretycznie, bowiem nie wszyscy przejawiają podobne skłonności i tę grupę reprezentuje Fujiwara. Owa rozbieżność bardzo mnie zaintrygowała. Pełen napięcia czekałem na odpowiedź, czemu Takumi traktuje jazdę autem niczym zwykły obowiązek. Czy kryje się za tym jakaś trauma lub tragiczne zdarzenie? Niestety, ale przez całe anime nie poznałem odpowiedzi na wspomniane pytanie. Gdyby za zachowaniem Fujiwary stała głębsza historia, osobowość chłopaka zyskałaby znacznie na jakości, a tak jest zbyt zwyczajna i trochę pusta. Stopniowo Takumi zaczyna przekonywać się do wyścigów oraz czerpać radość z rywalizacji. Pomaga w tym pojedynek z Keisuke Takahashim, asem grupy Red Suns, oraz Takeshim Nakazato, aroganckim liderem Miyogi Night Kids. Obydwa wyścigi dały Takumiemu satysfakcję, jednak nie zmieniły jego charakteru, na co po cichutku liczyłem. Mimo braku wielopłaszczyznowej, charyzmatycznej osobowości, Fujiwara jest dobrym, uczciwym i lojalnym chłopakiem. Najlepiej świadczy o tym sytuacja z Shingo Shojin. Gdy członek grupy Night Kids celowo spowodował wypadek, w którym ucierpiał Itsuki Takeuchi, kumpel Takumiego, Fujiwara nie był mu dłużny. Licealista stanął do niebezpiecznej rywalizacji z Shojin, pokazując próbkę swych umiejętności. Szkoda, że większej roli nie odgrywa też znajomość Takumiego i Natsuki Mogi. Ów wątek występuje w anime tylko na początku i pod koniec, co nie świadczy dobrze o scenariuszu. Gdyby znajomości nastolatków nadano ciut większe znaczenie, zyskałby na tym nie tylko Fujiwara, ale i cała produkcja. Postaciom drugoplanowym również daleko do ideału.
Wszyscy cierpią na tę samą przypadłość, co Takumi, czyli brak ciekawych osobowości oraz okazji, by ich lepiej poznać. Gdyby anime składało się z 12 epizodów, schowałbym swoje zarzuty głęboko do kieszeni. Initial D, First Season ma ich jednak dwa razy tyle. Sylwetki braci Takahashi, Nakazato, Shingo czy Mako Sato spokojnie mogły zostać nakreślone w trakcie wyścigów. Kilka krótkich, ale treściwych retrospekcji naprawdę potrafi zdziałać cuda. Za mało wiemy także o Buncie, tacie Takumiego, Itsukim czy Iketanim. Koichiro miał szansę zabłysnąć dzięki relacji z Mako, znakomitym kierowcą płci pięknej. Znajomości rozwinięto co prawda tak jak należy, chociaż wniosła ona trochę ożywienia. Porozmawiajmy teraz o realizacji wyścigów oraz animacji. Już na samym początku musiałem przełknąć gorzką pigułkę. Otóż modele aut zostały niestety wygenerowane komputerowo. Osobiście nie przepadam za takimi rozwiązaniami. Rozumiem, że CGI pozwala zaoszczędzić sporo czasu, jednak często kosztem klimatu, co ma miejsce właśnie w Initial D. Modele aut skutecznie pozbawiły mnie pełnego zainteresowania wyścigami. Mimo tego uliczne starcia potrafią przyprawić o szybsze bicie serca. Najwięcej emocji wzbudza chyba wyścig z Keisuke, Takeshim oraz Ryosuke. Rywalizacja ze starszym z braci wieńczy cały sezon i trzeba przyznać, że czyni to kapitalnie. Po raz pierwszy nie mamy nawet 50% pewności, kto odniesie zwycięstwo. Dzięki szybkim cięciom, gwałtownym zmianom ujęć kamery czuć ogromną prędkość, wytwarzaną przez pędzące auta. Pozostałe starcia nie wywołały we mnie już tak pozytywnych uczuć. Po części dlatego, że końcowy rezultat był z góry przesądzony, a po drugie, wyścigi nigdy mnie nie podniecały, co jest klucz całej sprawy. Mizernie wypada też mimika właściwie wszystkich bohaterów. Wyrazy, jakie często rysują się na ich obliczach, są tak nienaturalne, że często odmieniają wygląd konkretnych postaci. Kreska nigdy nie świadczyła dla mnie o jakości danego anime. Initial D wygląda jednak naprawdę niekorzystnie, co muszę odnotować. Sporo osób doceniło również ścieżkę dźwiękową. Osobiście nie podzielam tych zachwytów. W trakcie wyścigów króluje japońska muzyka taneczna lat 90., której fanem nie jestem. Wolałbym, aby przeważał dobry, energiczny jazz, rap lub rock. Pozytywne odczucia wzbudziło we mnie jedynie Kiseki no Hana grupy Gala oraz dwa kawałki Move. Wszystkich piosenek możemy posłuchać jednak głównie za pośrednictwem openingów i endingów. Podsumowując, Initial D First Stage nie spełniło moich oczekiwań. Jestem w stanie przeboleć komputerowe modele aut, przeciętną animację czy nawet muzykę. Nie mogę przejść jednak obojętnie obok nudnej konstrukcji osoby Takumiego, mało ciekawych postaci drugoplanowych oraz braku retrospekcji. To właśnie takie elementy świadczą o sile anime, o tym, czy możemy określić dany tytuł mianem wybitnego. W mojej ocenie pierwszy sezon Initial D ciężko nazwać nawet produkcją dobrą. Mimo wszystko nie skreślam Takumiego. Wierzę, że kolejne odsłony naprawią błędy i zanotują wyraźny progres. Czy Initial D jest zatem serią, po którą powinni sięgnąć motoryzacyjni laicy? Teoretycznie nie, ale warto przekonać się o tym na własnej skórze.